dzisiaj w Polsce telemedycyna jest na początku drogi. Tak naprawdę mamy tą ustawę, która pozwoliła nam rozwijać telemedycynę od końca 2015 roku. Nie możemy się dzisiaj poszczycić wieloma sukcesami, ale z drugiej strony trzeba widzieć pozytywy, jest absolutnie wielki potencjał. Telemedycyna jest ważna przede wszystkim dlatego, że z jednej strony pozwala zoptymalizować opiekę medyczną, z drugiej strony poprawia jakość, więc tu mamy dwa w jednym. Ona jest bardzo wygodna dla pacjenta i też z naszych doświadczeń widzimy, że pacjenci bardzo sobie cenią. Badaliśmy tą satysfakcję ostatnio, 91% pacjentów, którzy korzystają z telekonsultacji, chce ponownie z tych telekonsultacji korzystać. To bardzo cieszy i widać, że to jest usługa, która jest pacjentom potrzebna, a z drugiej strony zbliża nas. To znaczy jesteśmy dzięki tym usługom bardzo blisko naszych pacjentów, a pacjenci są z nami. Do rozwoju rynku telemedycznego potrzebnych jest kilka rzeczy. Na pewno kwestia refundacji. O tym finansowaniu mówimy dzisiaj bardzo dużo, mówimy już od wielu lat i to jest jedna z kluczowych rzeczy, dlatego że bez refundacji tak naprawdę telemedycyna rozwija się przez sektor prywatny, czyli out of pocket, nasi pacjenci płacą z kieszeni, to ogranicza rozwój rynku, na pewno zawsze legislacja, to znaczy czym ta legislacja jest przyjaźniejsza rozwiązaniom telemedycznym i tutaj zwracam na to szczególną uwagę, bo przed nami wiele jeszcze wyzwań. No tym będziemy eliminować bariery rozwoju telemedycyny. Rozwijamy cały czas teleradiologię. Ja o tej teleradiologii mówię dlatego, że Luxmed ma tutaj bardzo duże doświadczenie, bardzo dobry zespół, bardzo dobrą technologię. Z drugiej strony rozwijamy usługi telemedyczne i oczywiście to są konsultacje, ale z drugiej strony chcemy bardzo mocno wspierać ścieżkę pacjenta i koordynację za pomocą właśnie telemedycyny. Czyli tutaj być blisko pacjenta, kontaktować się z nim, szczególnie na początku jego drogi, kiedy on czuje się zagubiony w systemie, bo nawet w tym małym Luxmedzie, jakby w porównaniu do całego rynku, tu też jest system i pacjent potrzebuje wsparcia. I tutaj telekonsultacja odgrywa ogromne znaczenie, ale też myślę, że bardzo istotne w tych wizytach takich follow-upowych, czyli po konsultacji czegoś pacjent zapomniał, czegoś nie zrozumiał, żeby zawsze miał łatwy kontakt, mógł dopytać. I tutaj ten temat chcemy dość mocno drążyć, żeby być pewnym, że pacjent jest dobrze poinformowany, usatysfakcjonowany z usługi medycznej.